te szkoły tutaj w Woli wniknęły. Dostałam też protest ostatnio rodziców i nauczycieli z Gardny Wielkiej, z tej szkoły, która również ma być zlikwidowana. Takie często będą musiały być przywożone do szkoły w gminie Smołdzina. Jak to może zaważyć na edukację czy na... To nie jest przedsiębiorstwo. Szkoła nie powinna przynosić zysków. Natomiast powinniśmy się kierować przede wszystkim dobrem i nadrzędnym celem, a takim celem przede wszystkim dobro dziecka, ale przestrzegać przed faktem dokonanym, nie kierując się również argumentami drugiej strony. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości bardzo się jednoznaczne. Nie ma o szczegółach, położę pana przewodniczącego. Proszę Państwa, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za zupełnie inaczej. Wspomniała o tym pani poseł Jolanta Szybińska. Sprawa jest...